Żydzi w Tczewie. Żydzi zaczęli osiedlać się już w okolicach Tczewa od drugiej połowy XV wieku. Zajmowali wówczas folwark Czużykowo. Nie mogli osiedlać się w granicach miasta. Zgodę na to uzyskali dopiero po 1772 roku. Liczba Żydów w Tczewie nie była nigdy zbyt wielka. Na przykład w latach międzywojennych nie przekraczała ona 1% ogólnej liczby mieszkańców. Od XIX wieku Żydzi mieli do dyspozycji synagogę, która znajdowała się przy ulicy Podgórnej. Oprócz tego w historii tczewskiej czytamy o trzech cmentarzach żydowskich. Pierwszy znajdował się na terenie obecnego stadionu przy ulicy Bałdowskiej. Drugi cmentarz żydowski był usytuowany na drodze do wsi Bałdowo. Tam jest niewielki pagórek. I ten cmentarz założony był na rzucie prostokąta. Ze strony północnej i zachodniej otoczony był rowem, a z pozostałych dwóch stron skarpami. Cmentarz ten był czynny do 1939 roku, a urzędowo zamknięto go w 1972 roku. Obecnie jeszcze na pagórku można znaleźć resztki macew. I mamy też upamiętnienie tego cmentarza. Możemy zobaczyć utworzone lapidarium, coś w rodzaju ściany płaczu na wzór jerozolimski, które składa się z resztek zachowanych macew. Natomiast trzeci cmentarz żydowski, który funkcjonował w latach międzywojennych, a znajdował się przy obecnej ulicy Wojska Polskiego na terenie byłej przychodni, nie został upamiętniony. Dzisiaj możemy tylko zobaczyć Aleję Kasztanowców w miejscu, w którym kiedyś on się znajdował. Zamknięto go urzędowo w 1971 roku. Przewodnik zrealizowany w ramach projektu pod tytułem Miasto Równych Szans, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcy: Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie ze środowiskowymi domami samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.